Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, przez ostatnie 30-40 lat lewactwo ma taką teorię, że w zasadzie za dużo jest ludzi w więzieniach, dlatego że jest za dużo policji, za dużo prokuratorów i są za duże wyroki. Doszli do wniosku, że jeżeli będzie mniej policji, mniej prokuratorów i niższe wyroki, no to wtedy będzie mniej ludzi w więzieniach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, subskrypcje nic się nie zmieniają. Od 6 miesięcy na każdych 10 subskrybentów i subskrybentek YouTube podejmuje 11. Prędzej czy później zrobię taki filmik 60-sekundowy, pokażę wam, jak to idzie. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, minus 1, minus 2, minus 5 i tak dalej, i tak dalej. No ale wracając do zagadnienia. No, demokraci w zasadzie sobie nagrabili. Grabią cały czas, grabią od 40 lat. Teraz za Obamy po prostu dopadli jak dzicy do sera i wszystkie te swoje kretyńskie teorie społeczne starają się zrealizować. Te parę trylionów rozdawnictwa, te miliardy przedłużonego bezrobocia, miliardy najróżniejszych pomocy, łącznie z dawaniem 400 tysięcy rodzicom dzieci, które przeszły nielegalnie przez granicę i były rozłączone na parę dni od rodziców. No oczywiście prokuratorzy mówią, że legalnie przekraczający rodzice dostaną figę z makiem, a nie 400 tysięcy. No, Łakisza. No to teraz była taka sytuacja, że jeden człowiek, no czarny, przejechał samochodem, 6 osób, poranił 40. Kryminalista, bandyta zawodowy, po prostu cały jego ta kartoteka to ma 15 metrów długości. No i on został wypuszczony za kaucją. W Ameryce jest takie dwa takie unikalne, no ciekawe w każdym razie zagadnienia. Pierwsza to jest ława przysięgłych, także 12 osób jest wybieranych, jak jest jakaś tam sprawa, no to jest cały system tych ławników. Każdy obywatel jest przepraszam, zobowiązany do tego, żeby być ławnikiem od czasu do czasu. No niektórzy ludzie, jak wciągną się w system, to tam są powoływani przez rok, co roku czy co dwa. No a niektórzy w zasadzie są niewidoczni przez 5, 10 czy 15 lat. No ale w każdym razie bycie ławnikiem, no to jest ciekawa sprawa. Nie jest efektywna, bo nie biorą na rozprawę, no ale jest ciekawa. Druga sprawa to jest kaucja. Kaucja to znaczy, że jest jakieś zatrzymanie, no i sędzia mówi, masz zapłacić tam $1000 czy 10 tysięcy czy 100 tysięcy, no i to ma być gotówka. To ma być gotówka w tym momencie. No i jak to się odbywa? No jeżeli kaucja jest powiedzmy $1000, no to ten kryminalista, jak ma $100, no to idzie do biura, prywatnego biura, które pożycza pieniądze, bierze te 10%, czyli $100, dokłada swoje 900 i daje kaucję $1000. No ale to później, to w zasadzie ten człowiek no jest no nie tyle własnością, nie jest tyle własnością tego, co dał tą kaucję, no ale ten, co dał kaucję, ma legalne prawo złapać go i doprowadzić go do sądu. No, problem jest taki, że czasami bandyta zapłaci samemu $1000, nie bierze $900 od biura
przepraszam, kaucyjnego. No i w tym wypadku to właśnie było to, że ten kierowca był wypuszczony za kaucją $1000, czyli popełniał jakieś przestępstwa, jedno, drugie, trzecie. Lewacki sędzia popatrzył się i mówi, no co z tego, że kogoś pobiłeś, co z tego, że kogoś okradłeś, staw się na sprawę, masz zapłacić $1000, to będziesz lepiej pamiętał. No bo ta kaucja to niby ma przypominać, bo jak się ktoś nie stawi, to ta kaucja przepada. Także to jest taki niby bat. No ale co to znaczy $1000 dla bandyty? No dla bandyty to jest nic. Zapłaci i traci. No i teraz wszyscy są wściekli. Jak to jest możliwe, żeby system amerykański sprawiedliwości państwowej pozwalał na to, żeby zawodowy kryminalista wyszedł za kaucją $1000 i później zabił sześć osób. No ale co jest najgorsze, że ta wariatka Aleksandra Ocasio-Cortez, w sumie hardkorowa komunistka z Nowego Jorku, która ubiera się w ciuchy po $50,000, no to ona wysłała na Twitchie, no bo ona to jest w zasadzie, no myślę, że odpadnie. W 2022 na pewno odpadnie, nie będzie wybrana na reprezentantkę następny raz, bo już ludzie dostali ją wścieku. No ale w każdym razie ta 30-paroletnia reprezentantka z pochodzenia chyba Portorykanka wysłała taki list razem z następną demokratką, lewaczką z Nowego Jorku, no i jeszcze z jedną z Maryland. No i tam napisali, że w zasadzie wysłali ten list protestujący i wymagający tego, żeby w Nowym Jorku zlikwidować te przerażające, duże kaucje. Na te kaucje no to są 1000, 2000, 3000. To są śmiech na sali po prostu. Także normalny człowiek, jak tak posłucha, poczyta, no to się drawie w głowę. No te rozłączenie tych polityków, a tym, co się dzieje na ulicy, no to po prostu jest nieprawdopodobne. No ale konsekwencje też będą nieprawdopodobne, bo ta ideologia równości, tak? No bo oni to robią wszystko w imię równości, że jeżeli mówią, że bogaty jest wypuszczany za kaucją $1,000,000, no to biedny musi być wypuszczony za kaucją $1000. No to oni mówią, że wtedy jest równość, tak? Wydawałoby się, że równość to będzie, kiedy będzie $1,000,000 i $1,000,000. No nie, no ten biedny może zapłacić 1000 i wtedy jest ta tak zwana równość. Dołożyć do tego inflację, ta szalejąca inflacja, ten COVID, rozprzestrzenia się, to, że wszyscy zostali zaszczepieni, no ale teraz te wszystkie odmiany COVID-u są coraz gorsze. No wszyscy normalni mówili, że nie można zaszczepić wszystkich, bo jak wszyscy będą zaszczepieni, no to te odmiany będą się zmieniały. Także 2022, inflacja, sprawy kryminalne, COVID już jest przesądzony. Kongres po prostu przechodzi kompletnie w ręce normalnych. Rodzice tak samo dołożą do tego te nauczanie o teorii krytycznej ras, która mówi, że biali są straszni, a kolorowi są aniołkami. To nic już w sumie demokratom nie pomoże. Bandytyzm rośnie po prostu nieprawdopodobnie. Dlaczego? No przez lata ci postępowi marksiści, oni pchali w kierunku, żeby prokuratura nie ścigała, nie zakładała spraw. Pchali, żeby wypuszczać więźniów. Pchali to, żeby zabierać pieniądze policji, zamykać komisariaty i komendy różne tam dzielnicowe.
gubernatorzy, burmistrze, majorzy, prokuratorzy, oni wszyscy właśnie za tym pchali, no ale oni wszyscy są demokratami. To z natury, to ci ludzie wychowali się, wykształcili, ta cała ich ideologia socjalistyczna, tej równości kretyńskiej, no to są demokraci. To jest dzisiejszy demokrata. Po prostu zabiera pieniądze policji, wypuszcza bandytów za kaucją i tak dalej, i tak dalej. Liczby po prostu to jest spirala, to się wszystko kręci w kierunku, powiedzmy, nieba i gwiazd. To wszystko zaczęło się po tym, jak George Floyd, też zawodowy bandyta, z którego komuniści zrobili świętego, przyszedł, dał fałszywe $20 Hindusowi w delikatesach. Hindus się zdenerwował, zadzwonił na policję. Policja przyszła, zatrzymała go delikatnie, George'a Floyda, to on przez okno wyskoczył. Policjant złapał go, przytrzymywał go nogą. To jest legalna procedura i ruch, który policja się uczy w celu obezwładnienia. To nie jest nic nowego. No ci policjanci wiedzą to, co mogą robić, czego nie mogą robić. 9 minut prosił go, żeby się poddał, żeby pojechali na komendę i żeby poszedł za kratki. No i w końcu umarł w szpitalu, no ale miał tyle amfetaminy, kokainy, innej heroiny w sobie, że każdy normalny człowiek to już by wykitował 5 dni wcześniej, a on jednak nie. 30% w całym, jak się popatrzy, to pomiędzy prezydenturą Trumpa a prezydenturą Bidena, no to jest jedna trzecia więcej zabójstw. W Nowym Jorku w 2020, w Nowym Jorku, w Chicago do końca 2021 roku, no to będzie najwięcej zabójstw przez ostatnie 50 lat w Portland, Oregon. Portland, Oregon, no to jest od strony Pacyfiku, pod Kanadą, to tam było 1200 strzelanin. To jest stan czysto socjalistyczny, komunistyczny, rewolucyjny. 1200 strzelanin. To jest po prostu, porównując do 400 strzelanin za Trumpa, no to jest nieprawdopodobne. Trzy razy więcej. W Los Angeles i w San Francisco to zarejestrowano więcej zabójstw niż w jakimkolwiek innym miesiącu przez ostatnie 25 lat. Obywatele amerykańscy, Amerykanie ogólnie widzą, że coś jest nie tak. No i w Ameryce jest również popularne, poza kaucją i ławą przysięgną, to są plebiscyty. No plebiscyty, gdzie ludzie mają coś do powiedzenia. No i właśnie w Minneapolis, tam gdzie George Floyd starał się obrabować Hindusa, no to był plebiscyt, no i obywatele powiedzieli nie będzie czegoś takiego jak zlikwidowanie pieniędzy dla policji. No ci ludzie rozumieją. W Nowym Jorku kandydaci, którzy w zasadzie mówili, no, że policja jednak jest potrzebna, kandydat w Nowym Jorku wygrał. W Seattle i w Buffalo, czy ludzie, którzy mówili, że jednak jakaś porządek społeczny jest potrzebny i policja jest potrzebna, wygrywali. W Buffalo było ciekawa sytuacja, że Byron Brown, on był kandydatem na takie wstępne wybory demokratów, no bo jak to się odbywa, no jest paru takie primary, czyli te wstępne wybory, no i ludzie głosują, kogo chcą, żeby był tylko jeden w tym końcowym, no to w tym jeden w końcowym Byron przegrał do socjalisty, bo ludzie zdecydowali, ludzie, no część tych głosów poszło na socjalistę. To jest ciekawostka, że można, że każdy może w zasadzie być wybrany na jakąkolwiek pozycję, na tak zwanych wpisywaniu nazwiska i imienia na karcie
na karcie wyborczej. Także jak ludzie idą, patrzą, o, nie ma mojego kandydata, to można sobie wpisać swojego kandydata. No, sprowadza się do tego, że bardzo często ci nowi kandydaci po prostu drukują takie paseczki z imieniem, nazwiskiem i adresem, no i ludzie to przyklejają. No, jeżeli policzą, że jest taki z rozbiegu kandydat, ma najwięcej głosów, no to wygrywa. No i on wygrał z tym socjalistą, który oficjalnie był wcześniej wybrany i miał być tym głównym kandydatem. Także to jest do tego stopnia zła sytuacja. Na Long Island w Nowym Jorku to dwóch republikańskich prokuratorów po prostu wygoniło demokratów. No dlaczego? No chodziło też o bezpieczeństwo społeczne. Także to wszystko idzie w tym kierunku. Lewacy nie wiedzą, co zrobić. Lewacy po prostu myśleli, że oszukają cały naród, a tu nie da rady. W Milwaukee główny prokurator Chisholm, no to on teraz sobie włosy wyrywa, no i krzyczy, że ta kaucja $1000 dla tego bandziora z Waukesha, no to jest nieprawdopodobna i on zrobi wszystko, żeby zobaczyć, dlaczego ta kaucja była idiotycznie niska. No i on tam dojdzie do źródła tego problemu. No tyle tylko, że on ciągle, jak nie było tej sytuacji, no to on się chwalił. On się chwalił, że jego biuro nie skazuje, że nie wsadza do więzienia, no i że likwiduje kaucję za gotówkę. Tak? Także znienacka zrobił z 180, stanął na głowie i teraz udaje Jarząbka, że jest bardzo dobrym prokuratorem. No ale to wszystkich właśnie takich polityków, wszystkich tych prokuratorów, to trzeba na pysk. Wszystkich na pysk. Parę tygodni przed całymi tymi zamieszkami w Waukesha, no to rząd federalny wysłał, nie rząd federalny, gubernator wysłał gwardię narodową, to w zasadzie to nie jest gwardia, to się nazywa National Guard, ale to jest gwardia stanowa, żeby pilnować, żeby nie było rozruchu w wypadku, jeżeli będzie jakiś uniewinniający wyrok, który w sumie był, no bo w sierpniu 2020, no to Kenosha została spalona, no tam po prostu wypalili sporo, w niektórych dzielnicach to nawet połowę. W San Francisco następny komunista, to w 2019 roku, no to obiecywał wszystko, że zakończy masowe aresztowania i masowe więzienia i zakończy gotówkowe kaucje. No a teraz udaje i twituje, że on jest wściekły, że on jest zdenerwowany tym, że są napady na bogate sklepy, no bo tam przyjeżdża grupa 20-30 z łomami, wpadają do bogatego sklepu, kradną na lewo i na prawo, no i on jest zaskoczony. No dlaczego? No w Kalifornii zrobili, że kradzież do $1000, no to nie jest przestępstwo, tylko jest przekroczenie. No a jak jest przekroczenie, no to za przekroczenie nie ma ani kaucji, ani więzienia. No i każdy normalny się zastanawia, jak ci kretyni mogli doprowadzić do tego, żeby przegłosować, żeby obywatele przegłosowali, że kradzież $1000 do $1000 to nie jest przestępstwo, tylko przekroczenie. No naprawdę trzeba być nienormalnym. Także 2022 totalna przemiana w Kongresie, 2024 totalna przemiana w Białym Domu. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zdzięcienie o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. No cokolwiek się nie powie o lewakach, no to jest banda nienormalnych. Każdy konserwatysta bazuje te swoje doświadczenie życiowe na tym, co widzi przez ostatnie tysiąc lat i wie, co działa, co nie działa, co potrzeba, czego nie potrzeba. Komuniści niestety wychodzą i zawsze mają jakieś nowe teorie i te teorie zawsze się kończą jakąś totalną klęską, totalnym nieszczęściem i jakimś totalnym zniszczeniem. Zdrowia dla normalnych.